Bądź mno, Anon level 28. Odkąd pamiętam, mój stary był fanatykiem leczo. Odkąd kurde pamiętam, tylko to gotował. Zaczęło się niewinnie, jakoś za komuny, jak pojechali z matką i starszym bratem na Węgry. Tak mu posmakowało, że ukradł cały garnek miejscowemu Makłowiczowi i wbił razem z matką i bratem do malucha. Po czym zaczął spierdolić. Do dziś matka opowiada, jak z bananem na ryju, żar chochla za chochlą, aż sraki dostał. Komuna, stacji nie ma, co kawałek zatrzymywał się w krzakach i strał na pomarańczowo. Idzie maj, a jak maj, to pora wyjeżdżać gdzieś odpocząć albo się zabawić. Firma Letty Shops proponuje cashback za wydane pieniądze na Bookingu, jak i na innych stronach typu Allegro. Wiadomo, jedziesz się zabawić lub odpocząć, to lepiej sobie zaoszczędzić jakąś część pieniędzy, żeby kupić sobie coś lepszego niż leczo. Pieniądze można wypłacić na konto bankowe lub PayPal, linki w opisie. Ale żar bez opamiętania aż się skończyło. Wyrzucił ten garnek i mówi: Grażyna, jutro robimy leczo na obiad. Stara panika w oczach, brat zaczął płakać. Po powrocie do domu polazł na rynek w poszukiwaniu papryki. Ciul nakupował ze 30 kilo, przytargał kocioł do weków i wstawił na gazówkę. Jaki był wkurwiony, bo akurat remont instalacji w bloku mieliśmy. Pobiegł do monterów i zaczął ich napierdalać chochlą, aż go milicja na 24 zamknęła. Teraz kurwa wszem i wobec opowiada, jak on to za komuny nie siedział za wolność kraju. Chuja prawda, siedział za leczo. Jebany teraz potrafi stać nad garem 4 godziny i wysyłać mnie dwa razy dziennie po paprykę do sklepu, bo sama zakaz wstępu. Ekspedientka na mój widok wypierdala z magazynu bez słowa worek z papryką. Tachaj to kurwa na trzecie piętro bez windy. Raz chciałem się wykąpać, to kurwa. Nie teraz kurwa, bo się papryka moczy. Noż kurwa, żeby we własnym domu nie można się było umyć. Jebany potrafi stać nad garem i do siebie gadać: ale bym sobie leczo zjadł. Potrafi zajebać cały zamrażalnik tym gównem. Za dzieciaka na Wielkanoc kazał nam iść szukać prezentów od zajączka pod blokiem. I kurwa co znalazłem pod krzakiem? Słoik leczo kurwa. Super kurwa prezent. Pomijam fakt, że słoik był ciepły, a stary mi go zajebał i wpierdolił na śniadanie. Zresztą on nic innego nie wpierdala. Kiedyś chciałem sobie lody zeżreć, stary oczywiście maczał w tym palce i zrobił lody z leczo. Kurwa, wyobraźcie sobie leczo na patyku. Raz przejebał z solą i pieprzem, bo mu opakowanie do gara wpadło. A i tak to kurwa zeżarł 15 litrów w 2 dni, czaicie? Żarł i srał leczo. Brat mu powiedział, żeby sobie rurę z dupy do mordy zamontował, bo się wkurwił na niego. Ojciec okładał go workiem z papryką, a potem lamentował, że 20 kilo do wyjebania przez niego. Wigilia, święta, stypy, tylko kurwa leczo na obiad. Goście już do nas nie przychodzą, bo kto to kurwa będzie wódkę leczo zagryzał. Raz w Krakowie na wycieczce ze starymi chciałem iść do McDonalda, to on: gdzie te kurwa chemie będzie żar? Tatuś nagotował dobre jedzonko. I zdejmuje termos wojskowy z pleców na środku rynku. Matka w torbie na szczęście dwa bochenki chleba miała przygotowane na tę okazję. Siara przed kolegami, bo jak mnie w podbazie na wycieczkę do Biskupina zabrali, to stary przytargał przy czepkę z beczką od kapusty kiszonej, pełnej oczywiście kurwa leczo. Anon, zjedz sobie, bo cały dzień będziecie chodzili. Potrafi całego świniaka wjebać zamiast kiełbasy do tego chujstwa, bo niby taniej. A właśnie, kupił sobie kocioł elektryczny na 500 litrów i wstawił do suszarni w bloku. Administracja już olewa sąsiadów, że ma go stamtąd wyjebać. Poddali się po 70 wezwaniu. Teraz zamawia paprykę z gospodarstwa hurtowo. Matka płacze, że przez to jego leczo nie ma na nic innego kasy, więc wymyślił, że zrobi bar, w którym będzie leczo tylko. Na gęsto, na rzadko, na srako i owako. Ojciec jak tylko mógł kombinował kasę na nowy interes. Po wizycie w kilku bankach, których zresztą stwierdzili, że jest niedojebany mózgowo, siedział przez tydzień wkurwiony i kminił. Tak kurwa kminił, że w sobotę o 4 nad ranem wyjebał zaanektowanej suszarni, krzycząc coś o Węgrach. A właśnie, w suszarni odcięli mu prąd po pół roku, więc tylko teraz przesiadywał tam i przytulał kocioł. Znowu gotował w domu, nakurwiając rachunek za gaz. Strasznie ból dupił. Jak te administracyjne nic nie rozumieją i tylko żerują na czynszach. W sumie kurwy mogły mu ten prąd zostawić, bo znowu cała chałupa jebie. Wrócił do domu z furią w oczach, że kurwy nie chciały mu biletu sprzedać na polskiego busa z bagażem w postaci kotła 500 litrów. W końcu wujka, który w budowlance robi, wyżebrał busa, którym to na Węgry pojedzie. Napierdalał swojej wizji interesu cały kurwa dzień, napierdalając nożem papryki w łazience, na przemian stojąc w kuchni przy garze. Machał w nim jak kurwa na speedzie, aż mu się oczy świeciły. Następnego dnia podjechał wujas, a ten mu kurwa kazał wypierdolić ten kocioł na pakę. Strasznie się pożarli, bo chcieli jeszcze od niego na paliwo wyżebrać. Cebula mocno. Zaczęli się napierdalać w tej suszarni, aż matka musiała ich rozdzielić. Stary z limem pod okiem zwiesił pizdę i lamentował. Wujas zabrał busa i tyle go widzieliśmy. Schłócony jest strasznie z ojcem. W sumie mu się nie dziwię. Stary wjebał na uspokojenie cały gar, oczywiście nie przemieszanego leczo, które od spodu się zdążyło przypalić. Dar przy tym mordę na nas, że nie pilnowaliśmy. Jebie mnie to. Tym razem uderzył do jakiegoś kolegi z pracy, ale ten tylko miał
osobówkę. Kurwił ojciec, ale chuj. Załadował gar 15 litrów do bagażnika i pojechali. Było 5 dni spokoju w domu. Wrócił zajeżdżając pod dom jakąś ciężarówką z jakimś sprzętem i krzyczał: Grażyna, zwalniam się z roboty. Znalazłem kurwa inwestora na Węgrzech. Kurwa, tego już było za wiele. Z ciężarówki wyszedł jakiś koleż w wieku ojca i zaczął napierdalać jakieś byszy, ryszy, tysze, leczo, eszgdar. Za chuja nie wiedziałam, o co mu chodzi. Stary też nie, ale cieszył się jak dziecko. Podobno na wyjeździe molestował jakiegoś tłumacza, który mając go dość, zgodził się na tłumaczenie rozmowy o interesie. Po tygodniu ponownego gotowania i wpierdalania leczo, kupili przy wylotówce z miasta jakąś ruderę do remontu. Stary podniecony na maksa spuszczał się nad wizją zarobienia kokosów na leczo. Chuj, niech mu się wiedzie. Ja miałem tego dość i podjąłem decyzję o wyprowadzce. Matka wkurwiona na mnie, stary jeszcze bardziej, bo kto mu kurwa będzie pomagał. Kazałem mu spierdalać i zatrudnić kogoś. Po remoncie ruszyli. Na początku napierdala od rana do nocy przy tym swoim kotle 500 litrów i sprzedawał, ale nie wyrabiał. Jaki wkurwiony był, że musiał zatrudnić osobę do pomocy. Biedny człowiek, nie wiedział, na co się pisze. Co rusz kurwa zjebał od starego dostawał, że źle gotują te leczo, że on inaczej, że chuj go jasny strzeli. W międzyczasie zdążyłem się wyprowadzić 50 km od domu, ale to niestety nie koniec przygody. Minęło kilka tygodni, odkąd mnie nie ma w domu. Dzwonię co dzień do matki, ta w sumie już nie taka wkurwiona, bo starego w domu całe dnie nie ma. I teraz nawet idzie, coś mi gada, że stary ochujał, bo te ludzie leczo żro jak pojebane i będzie jakąś fabrykę stawiać z tym Węgrem. Chuj, dobrze, że w tym się stary odnalazł. Może to i lepiej? Nie, nie było lepiej. Staremu odkurwiło do tego stopnia, że postanowił pierdolnąć sobie gar. Największy kurwa na świecie. Przekurwa wyjebisty. Nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądać. Ten, co na początku robił, nawet dostał jakąś wyżej posadę. Stary, mimo że jest prezes, to sam zapierdala przy tych kotłach, bo co chwilę chujoza go łapie. Jak widzi, jak oni jego leczą bezczeszczo. Matka dzwoni i mówi, że staro jakieś fundusze się stara i dofinansowanie. Jak się okazało, chuja w zęby dostał. Ponoć sam marszałek starego chce pozwać, bo taką manianę odpierdolił przy wniosku. Jebany, chciał dotację na innowacyjność, to go wyśmiali, że leczo to nie innowacyjność, ma spierdalać, tak w skrócie. Kurwica go ponoć nieziemska wzięła, że pieniądz obok nosa przeszedł, ale nie ma tego złego, bo stary dostał kontrakt na leczo od Stonki. Teraz oprócz tego przekurwistego gara będzie miał całą linię chłodniczą. Węgier jak to usłyszał, to konia walił przez tydzień na zmianę z sekretarką. Znaczy ona mu waliła, nie on jej. Stwierdziłem chuj, pojadę zobaczyć, co tam się dzieje u ojca. Jadę se kurwa PKS-em, a tu z 10 km metrów widać wykurwistą jakąś fabrykę. Myślę sobie, o ty chuju stary, żeś odpierdolił ładnie. Wyobraźcie sobie, jakiś ciśnieniowy gar wielkości Pałacu Kultury i na tym jebitny kurwa neon leczo. O skurwysyn, stary zamawia paprykę, pomidory już na wagony, zatrudnia jakieś 500 ludzi, ale oni nic nie wiedzą o leczo, sam musi pilnować. Jak to mówi? Zajeżdżam pod tą starego fabrykę, on do mnie wychodzi i mówi: patrz kurwa synek, trzeba było tu zostać i nie pomagać, być dyrektorem został. Wchodzimy do odjebanego gabinetu. A tu kurwa oczom nie wierzę. Basen z leczo. Kurwa olimpijski basen pełen leczo. Stary rozbiera się do gołego pindola i wpierdala się do tego basenu z leczo. Kurwa, co ty się odjebuje? Wychodzę, nie zdzierżę. Potykam się o jakiegoś przestraszonego technika, który się drze: panie prezes, zawór ciśnieniowy się zaciął. Zaraz to wszystko wykurwi w powietrze. Odwracam się i widzę starego z fiutem na wierzchu, jak w przerażeniu patrzy na pojawiające się pęknięcia w przekurwistym garze z leczo. Kurwa! Nie dokończył, gdy całe leczo zaczęło spierdalać jakby łysy z Brazers. Trysnął przez tą szczelinę, zalewając miasto. Nawet na TVN-ie o tym mówili. Miasto zalane przez leczo. Stary taką traumę wyłapał, że mi czasem go było żal. Odgrzewał tylko to leczo, co było w zamrażalce, i wpierdalał. Do nikogo się nie odzywał. Wpierdalał i milczał. Milczał i wpierdalał. A nie, jeszcze straki dostał. Ale nawet na kiblu strając, przepuszczał przez siebie leczo. Tylko przez sen kurwował na jakiegoś zęka, co mu sabotaż fabryki zazdrości zrobił. Aż nadszedł ten dzień. O jak głupi. Miałem nadzieję, że nie nadejdzie. Stary obudził się z krzykiem: wiem, kurwa, wiem! W tym momencie optymizm prysnął jak dobrze wyrośnięty pryszcz. Po chuj, znowu się do domu przeprowadzałem. Stary ubrał się i o dziwo nie zeżał leczo na śniadanie, tylko wyjebał z domu. Jeszcze szybciej niż wtedy, jak na Węgry jechał. Myślę sobie, co on znowu kurwa wymyślił. Toć kasy za odszkodowanie ma. Niech siedzi na piździe w domu i się nie rusza. No ale nie mój stary. Wrócił po południu, czerwony jak sam skurwysyn na ryju i dyszący jakby ataku astmy dostał. Spodziewałem się kolejnych worków z papryką, ale tym razem się na nie
nieszczęście myliłem. Przytargał jakąś torbę ważącą z 50 kilo. Jakieś szaty z ubraniami. Nie zgadniecie, co ten stary pojeb wymyślił. Za chuja nie zgadniecie. Też bym nie zgadł. Aż mnie na moje nieszczęście oświecił. Anon, pamiętasz tą sąsiadkę, co ona tam po tych szamanach jeździła? Po trójki, nie? O chuj mu chodzi, pomyślałem. No pamiętam, tata, a co z nią? Jak ja żałuję, że kurwa zapytałem. Bo oni tam leczą raka i ją wyleczyli. Kurwa, no nie. W tym momencie rzucę otwartą torbę i siatę na szklany stół, z której wysypują się instrumenta lekarskie. Torba ciężka, jak sam skurwysyn. Blat pęka. Matka drze mordę na ojca. On na nią. Że nic się nie stało i kupi nowy. Jakiś pies w korytarzu. Od kiedy mamy psa? Chce iść się wysrać, bo go stary leczo karmi. I wali taką srakę, jak ojciec po tym żarciu. Cyrk kurwa na gąsienicach. Tak, zgadliście. Stary chce leczyć raka. Przy pomocy leczo. Ręce opadli. Dzwoni do wujasa, tego od budowlanki. Ale jak się tylko połączył, to usłyszałem ze słuchawki. Wypierdalaj, odpierdol się i nie dzwonisz do mnie. Chojmo w dupę. Poleciał na pocztę dać ogłoszenie do gazety. Później w kilka dni ogarnął nową miejscówkę. Z równie jebitnym neonem. Tak, to ten co z fabryki został. Tutaj leczo raka. Nawet nagrał komórką reklamę, co ją wysłał do naszej kablówki. Kobita idzie ulicą i pyta przechodnia. Gdzie tu leczo raka? W tym momencie wyskakuje mój stary w kitlu i drze japę. Tu leczo! I adres. Żenua level 9999. Albo i lepiej. Siara się na mieście pokazać. Pacjenty walą drzwiami i oknami. Jak się łatwo domyśleć, wcale kurwa nie leczą. Po pół roku do starego przyjebała się izba lekarska, że nie ma prawa wykonywania zawodu. I chuj bombki strzelił. Staremu dowalili wyrok w zawiasach. Na szczęście odszkodowania z kasy po fabryce popłacił. Teraz kurwi i chuj w domu, że nie pozwalają na nic w tym kraju. Miałeś stary capie zajebisty pomysł. Taki był wkurwiony, że znów żarł i starał leczem. Aż pewnego dnia przyniósł kiosku po egzemplarzu wędkarza polskiego. Świata wędkarza i superkarpia. No i się zaczęło. Zachęcam was do skorzystania z linków w opisie. Leti Shops na majówkę na Bookingu ma spore procenty rabatu. Oraz nowość. Beczka rusza z Instagramem. Znajdziecie na nim bardzo memiczne, krótkie filmiki. Musicie to sprawdzić.